Wielki Chocz to najwyższy i zarazem najciekawszy szczyt górchoczańskich. Z jego szczytu rozpościera się dookolna panorama, a na jego wierzchołek prowadzi kilka szlaków. My zdecydowaliśmy się na wejście od strony Wieżnego Kubina. Trasa krótka, choć bardzo wymagająca, bo na odcinku niespełna 7 km mieliśmy do pokonania aż 1100 metrów przewyższenia. Więc jeśli szukacie krótkiej, ale treściwej wyrypy, to wdrapujcie się na Chocza, a na pewno poczujecie go w nogach. Dobry den, witajcie ze Słowacji. Ja dzisiaj akurat miałem w zamiarze przyjechać w Góry Choczańskie i tak też się stało, bo w te góry dotarłem. Aczkolwiek pierwotny plan był nieco inny, bo mieliśmy pojechać sobie zobaczyć, odwiedzić Dolinę Prosiniecką i Kwaczańską w wschodnim kawałku Gór Choczańskich. Jednak po drodze nas zatrzymała policja. Może nie tyle co zatrzymała, co stała. Policja po prostu kierowała ruchem, bo się okazało, że droga, jedyna droga, którą mogliśmy dojechać do Wielkiego Borowego, jest zamknięta z tego względu, że odbywa się tam jakiś rajd rowerowy czy kolarski, coś w tym stylu. No i było trzeba zawracać. I oczywiście można byłoby dojechać do Kwaczan jeszcze, ale jak patrzyliśmy, jest to około 90-100 km praktycznie dodatkowej jazdy samochodem, więc uznaliśmy, że nie ma sensu tracić czasu. No i wyruszyliśmy w kierunku Wyżnego Kubina, z którego to teraz sobie wychodzimy na Wielkiego Chocza. Takie małe urozmaicenie. Zamiast pięknych choczańskich dolinek będziemy zdobywali dzisiaj najwyższy choczański szczyt, czyli Wielki Chocz, 1611 metrów. Niezbyt wysoki szczyt jak na słowackie warunki, ale moim zdaniem jeden z piękniejszych szczytów na Słowacji, dlatego że zlokalizowany w takim centralnym miejscu tych najciekawszych pasm górskich. A dzisiaj pogoda dopisuje, więc na pewno będą widoki i na Niżne Tatry, Wielką Fatrę, Małą Fatrę. Pewnie też zobaczymy i Babią, Pilsko. Więc można powiedzieć, że szykuje nam się taki prawdziwy festiwal panoram górskich. A dzisiaj ze mną wędruje jeszcze koledzy z pracy. Michał. Witam. Cześć. Hej. Oraz Andrzej. Dobry. Tak, a my ruszamy już zielonym szlakiem i będziemy później sobie wchodzili na czerwone, zdobywając Wielkiego Chocza. A w drodze powrotnej, żeby nie iść tym samym szlakiem, to jakieś tam kombinacje szlakowe sobie wymyślimy, żeby sobie zrobić taką pętelkę. I z tego miejsca bardzo ładnie nam się pokazał cały wierzchołek Wielkiego Chocza. Nam jeszcze zostało jakieś 6 km do pokonania, no i gdzieś jeszcze około 1000 metrów, więc sporo do podejścia nas dzisiaj czeka. Krótki odcinek, ale bardzo też wymagający. Tak wyglądają mieszczuchy na górę. Nie wiedziałem, że nas nagrywasz. Mieszczuchy na w górę. Tak. No zasuwają ostro. Poprawić trzeba. Popraw fryzurę, Michał. Tak jest. I docieramy na drapacz. 1147 metrów. Więc ponad już. Dokładnie tak, jak Andrzej mówi. To jest Andrzejek. Wydrapaliśmy ponad z samego dołu już ponad 500 metrów do góry, więc teraz nam zostało jeszcze niecałe 500, ale to już czerwonym szlakiem będzie w miarę przyjemnie się szło. Godzina 20, tyle nam pokazują drogowskazy. A Wojtek ciągle zwodzi nas,
że będzie fajnie, będzie okej. Jednak tego nie wytnę. I tym samym też jesteśmy już u stóp Wielkiego Hocza. Zostało nam ostatnie takie strąbsze podejście i czeka nas już teraz tylko piękny festiwal panoram górskich z tego oto wierzchołka. Nie. Będziemy wracać też tędy, nie? Nie. Nie? Nie. Aha, no to trzeba cykać. Nagrywasz, Wojtuś? Cały czas. Super. Prawie nam się udało. I Wielki Hocz po raz drugi w moim życiu zdobyte. Wszystko co dobre kiedyś się kończy i my już opuszczamy nasz dzisiejszy hoczański wierzchołek i lecimy na dół. Pogoda bardzo fajna, nie grzeje słoneczko, widoki też, wszystko było dookoła widać. Ludzi też niezbyt wiele dzisiaj akurat na tym wierzchołku, więc fajnie było sobie gdzieś usiąść, by podziwiać widoki. Nie było trzeba się przepychać, więc można powiedzieć, że warunki dzisiaj niemalże idealne. A my teraz już będziemy sobie schodzić zielonym szlakiem. A my przeszliśmy pod bacóweczkę tutaj na polanie. Wypasają się owce i można sobie kupić również w tej bacówce świeży owczy ser. Pan z bacówki nie zgodził się na nagrywanie, ale jak się dowiedzieliśmy, do końca lipca tutaj przebywa i później idzie ze swoimi owcami niżej, do jakiejś miejscowości tu nieopodal stąd, więc do końca lipca zawsze możecie tutaj wpaść i spróbować sobie świeżego owczego sera. Zapomniałem powiedzieć, że w tej bacówce czy też uturni, którą widzieliście, można spać przez cały rok, nie ma problemu. Nie ma tam co prawda w środku piecyka, więc trochę zimą może ten nosek być utrudniony, dlatego że z samej tej bacówce znajduje się tylko i wyłącznie takie palenisko, miejsce na ognisko, ale niestety nie ma żadnego piecyka. A tak to poza tym można korzystać. Ma taką dość ciekawą nazwę, bo nazywa się Hotel Hocz, więc brzmi zachęcająco. I na mapach, na mapie CZ też jest zaznaczone jako Hotel Hocz i też byłem trochę zdziwiony, że tu jest jakiś hotel, bo nie kojarzyłem, żeby w tej okolicy był jakikolwiek hotel, więc trochę to może wprawiać w mały błąd osoby, które liczą na taki bardziej komfortowy nocleg,
Choć jak dla mnie taki nocleg w takiej bocówce to jest jeden z ciekawszych noclegów, jakie można sobie w górach zaplanować. A tutaj generalnie na Słowacji nie brakuje takich domków czy też utulni, w których można sobie taką noc spędzić. A jak nie jesteście zdecydowani, to zachęcam was, dlatego że to już jest chyba najlepsza forma też obcowania z naturą, jeżeli się śpi w takim domku, w takiej chatce. A my już doszliśmy na drapacz i z drapacza będziemy już lecieli do Jasenowej. Ostatni rzut oka na tą piękną okolicę i my już się dzisiaj żegnamy z Górami Choczyńskimi, które nam wypadły dość spontanicznie, ale bardzo fajnie, że nawet tak wyszło, dlatego że warto tutaj zawsze przyjechać, nawet jeżeli miałbym tu przyjechać ponownie, to bez wahania na Wielki Chocz wróciłbym, dlatego że jest bardzo fajnym, interesującym szczytem, co sami mogliście zauważyć, słynie z bardzo pięknych widoków i panoram. Natomiast jeżeli chodzi o naszą prosiecką i kwaczańską dolinę, to oczywiście tam jeszcze wrócimy, dlatego że musimy te zaległości nadrobić. No i generalnie to zachęcam was oczywiście do subskrypcji kanału. Tam możecie wcisnąć, kliknąć ten czerwony guziczek z napisem subskrybuj oraz zostawić łapkę w górze pod tym filmem. Dzięki tym właśnie wszystkim małym zabiegom, które możecie zrobić, to możecie wesprzeć mój kanał. A ja się dzisiaj już żegnam z wami i do zobaczenia na następnej wycieczce. Na razie. A jeszcze z wami się chcieli pożegnać Andrzej i Michał, bo zapomniałem o nich. Dziękujemy Wojtkowi za wspaniałą podróż. Podobała się wycieczka. Udała się. Rekomendacja. Tak. Jest dobrze. Chcemy więcej. Maraton przejechał, jedziemy na właściwą trasę. Dobra, nic, spadamy do samochodu i wracamy do domu. To jeszcze raz, na razie i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć.